Dzień dobry. Konflikt rzepkowy, bardzo ciekawy temat, temat jak rzeka. Najpierw, co to jest konflikt rzep rzepkowo-udowy? Rysując z góry, przecinając staw rzepkowo-udowy, rysuje kłykieć boczny, kłykieć przyśrodkowy i prawidłowo ustawiona rzepka. Wtedy rzepka sobie góra-dół wędruje, nie powodując żadnych zmian, równowagi pomiędzy obszarem kłykcia bocznego, kłykcia przyśrodkowego. Typowym objawem e, bocznego przyparcia rzepki, czy konfliktu rzepko łudowego jest pochylenie rzepki w kierunku bocznego przedziału i wywoływanie konfliktu w strefie bocznej, a oddalanie rzepki od strony przyśrodkowej. Klient, pacjent może zgłosić bóle zarówno po stronie bocznej w wyniku kompresji, jak i również dystrakcji, czy rozciągania troczków przyśrodkowych po stronie kłykcia przyśrodkowego. Po prostu w rzepce, w stawie udowym jest brak homeostazy, równowagi, stąd ta bolesność może być rozlana od dołu, od góry, od przodu. Generalnie mówi się czasami. Patello femoral pain syndrom mówi się AKP, czyli anterior knee pain, mówi się excessive lateral pressure syndrome, nazw jest bardzo dużo. Wszystkie one zawierają jakby w sobie komponent przemieszczenia się rzepki, najczęściej w kierunku bocznym. Wszyscy zresztą mamy dominację tak zwanego bocznego, więc niezależnie może być nawet kolano warusowate, czyli takie wygięte, a może być konflikt boczny. I nie należy tego mylić ze zmianami zwyrodnieniowymi. Jeżeli ktoś ma konflikt boczny, czyli ból przedniego przedziału stawu kolanowego, to jeszcze nie znaczy, że to kolano jest totalnie chore i wymaga jakiejś specjalnej troski. Należy znaleźć w tym przypadku przyczynę takiego stanu, naprawić biodro, naprawić stopę i taka osoba może po. W naszym doświadczeniu 6-12 tygodniach wróci do normalnego treningu i bez żadnych przeciwwskazań. Rzepka wróci na swoje miejsce, homeostaza będzie ok, i o tej osobie możemy powiedzieć, może wykonywać full deep squat, jakiekolwiek ćwiczenie bezproblemowo. Natomiast podejrzewam, że to pytanie w komentarzach padło, jeżeli mamy konflikt boczny, ale istnieje już. Zmiany zwyrodnieniowe w sząsce na rzepce bądź na, w dole międzykłykciowym, mamy ubytki chrząstki, mówimy wtedy o istniejących zmianach zwyrodnieniowych, czyli o chondromalacji. Bardzo często takie sformułowanie. Wtedy zupełnie inne reguły gry są. Ok, naprawiamy biodro, naprawiamy stopę, ale tych zmian zwyrodnieniowych, żeby nie wiem co, na dzień dzisiejszy nie ma żadnego lekarstwa, które by cofnęło istniejące zmiany zwyrodnieniowe w chrząstce. Ani kwas hialuronowy, ani suplementacja, ani czynniki wzrostu, czyli te PRP w literaturze nie ma żadnego dowodu na skuteczność, wręcz przeciwnie, coraz częściej pisze się o braku skuteczności iniekcji PRP w obrębie nie tylko stawu kolanowego i taka osoba wymaga już specjalnej troski. Pierwsza rzecz, czy może padło pytanie, czy można wykonywać deep squat, głęboki przysiad? Można, ale w literaturze się mówi o tak zwanym suspended lub inaczej byśmy powiedzieli używając języka polskiego, czy jakby przysiad pasywny lub inaczej przysiad w odciążeniu. To jest ważna rzecz, że stawu rzepkowo udowego nie powinniśmy zbytnio obciążać. Natomiast przysiad głęboki bądź siad japoński, które, czyli to są dwa ćwiczenia pasywne, wykorzystujące pełne zgięcie stawu kolanowym, jak najbardziej tak. Przy tych schorzeniach trzeba sobie uprzytomnić, że uruchamianie stawu kolanowego i uruchamianie stawu rzepkowo udowego. Powinno odbywać się w pełnym zakresie, a im większy kąt zgięcia w stawie kolanowym, tym większą mamy pewność, że ta rzepka poprzez rozciąganie mięśnia czworogłowego i więzadła rzepki musi, czy chce, czy nie chce wejść na swoje miejsce. W związku z tym ćwiczenia. W mniejszych kątach zgięcia, szczególnie w kącie od 0 do 30, kiedy rzepka nie ma kontaktu z, e, z dołem międzykłykciowym, są totalnym przeciwwskazaniem. Więc powinniśmy ćwiczyć w głębokich kątach, ale biorąc pod uwagę odciążenie, czyli albo suspended w podwieszeniu, albo pasywny, gdzieś trzymam się rękami za drabinki, za, za jakieś urządzenie, bądź siad. Japoński. Natomiast, jeżeli mówimy o ćwiczeniu z obciążeniem, no nie ma dzisiaj wątpliwości, że jest kilka zasad w odniesieniu do stawu żabkowo-udowego. Po pierwsze, jeżeli dodajemy dodatkowe obciążenie, to relatywnie jak najmniejsze, czyli gryf 20, 30, 40 kilo w zależności od możliwości danej osoby i idę w zgięcie w stawie kolanowym. Poniżej kąta 90 stopni, mówi się o 50-60 stopni. Z badań biomechanicznych wynika, że do tego kąta obciążenie czy kompresja w stawie rzepkowo udowym jest do zaakceptowania, natomiast powyżej tego kąta kompresja znacznie się zwiększa i jest zdecydowanie większe ryzyko uszkodzenia, zwiększonego uszkodzenia w stawie rzepkowo-udowym. To jest pierwsza ważna rzecz. I teraz druga ważna rzecz jest tutaj nie ma żadnej wątpliwości, jaki powinien być rozstaw stóp. Ani zbyt szeroko, ani zbyt wąsko, tylko stopy czy kończyny dolne powinny być relatywnie równolegle ustawione do siebie w celu zmniejszenia sił zarówno kompresyjnych, jak i ścinających w stawie rzepkowo-udowym. Ani zbyt szerokie. Ani zbyt wąskie, ani rozstaw samych stóp, rozłożenie stóp na zewnątrz nie jest korzystne dla stawu rzepkowołdowego. W związku z tym, tym bardziej, tu, jak w poprzednim odcinku, mówiliśmy o ustawieniu stóp rzepek. Środka rzepek i drugiego promienia, czy drugiego palca stopy, to w tym przypadku w odniesieniu do osób z chondromalacją czy ze zmianami zwierodnimi w stawie rzepkowym nabiera szczególnego znaczenia. Jedynym odchyleniem, jedynym jakby odmianą i pozwoleniem jest na trochę zmienienie tej pozycji to jest małe obciążenie stopy równolegle. I delikatnie rotuje kończyny w stawach biodrowych, kolana wtedy idą lekko na zewnątrz, co jest udowodnione w piśmiennictwie, że takie ustawienie powoduje medializację, czyli rzepki, czyli przesuwanie się rzepki w kierunku przyśrodkowym. Po tej części wstępnej, moim szerokim opisie i rozróżnieniu samego bocznego przyparcia. I rekomendowanych zachowań w stosunku do tego bocznego przyparcia, takiego bardzo ogólnego i istniejących już zmian wyrodniowych i zupełnie zmieniającego sposób postępowania przejdziemy do pokazania kilku jakby ćwiczeń czy zasad, o, do czego powinniśmy dążyć. Ćwiczący to jest ćwiczenie głęboki przysiad, jakby w odciążeniu Powerband to jest stanowi odciążenie, i normalnie ćwiczący wykonuje głęboki przysiad, ma możliwość prowadzenia. Kolan delikatnie na zewnątrz w celu uzyskania tego, co wcześniej mówiłem, że rzepka przy rozstawie, przy rotacji zewnętrznej w stawie biodrowym ma tendencję do medializacji, tak się to ładnie mówi, czyli do kierowania się w kierunku przyśrodkowym, czyli niejako nasadzamy rzepkę na swoim miejscu. Ok, wstawaj. Drugi rodzaj przysiadu to po prostu bez wykorzystania powerbandu. Wyjdź z tego powerbandu i chwyć się, wiesz, jeżeli ktoś nie ma powerbandu, wystarczy, że trzyma się drabinek, stołu, czegokolwiek. Jakby ręce, tu, dłonie, ramiona są tym odciążeniem i wykonuje ten sam głęboki przysiad. Jak najbardziej tak. Wiem, jestem przekonany, jakby na podstawie no, biomechanicznych ustaleń, że rzepka musi być teraz na swoim miejscu. Oczywiście jest jedna rzecz: unikamy bólu w stawie rzepkowo udowym Jeżeli występuje ból, to ćwiczenie jest przeciwwskazaniem. I ostatnim ćwiczeniem jest ten świat po japońsku. Jest to pasywne ćwiczenie mobilizujące przednie struktury stawu kolonowego. To może o tyle tutaj jest, prawda, musi być wiadomo o jednej rzeczy, że ktoś kto ma problemy w stawie rzepkowo a tak na dobrą sprawę powiedzmy sobie, że wszyscy mamy tego typu problemy, nie, nigdy nie powinniśmy klękać na twardym podłożu, jest to docisk więzadła rzepki, kaletki podrzepkowej, wybieramy zawsze relatywnie elastyczne, niekoniecznie bardzo miękkie podłoże. I to jest ten siat japoński, to jest pasywne ćwiczenie, mogę się podeprzeć rękoma, żeby odciążyć, nie doprowadzam się do bólu, doprowadzam się tylko i wyłącznie do dyskomfortu. Bardzo często, praktycznie u wszystkich pacjentów z konfliktem, w stawie rzepkowo-łudowym, ze zmianami chondromalacyjnymi zalecamy to. Często dodajemy również ten e, gaping, czyli coś między podstaw kolonowy podkładamy w celu uzyskania pełnego, maksymalnego zgięcia e, w tym stawie. I na zakończenie tego tematu stawu żebkowo-udowego konfliktu, czy zmian chondromalacyjnych, temat ogromna rzeka. E, w związku z tym dzisiaj poruszyłem kilka tylko takich zasadniczych punktów, odnoszących się do tego stawu rzepkowego. Jeżeli będą jakieś komentarze, pytania, proszę je zadawać. W następnych odcinkach skoncentruję się na poszczególnych odpowiedziach w stosunku do waszych wątpliwości.